W zadaniu siódmym wiemy, że do wykresu funkcji należy punkt, no w podpunkcie A, o współrzędnych 0,1. My chcemy obliczyć C, ile wynosi, i także podaj wzór w postaci kanonicznej. No tutaj sobie zapiszmy, czyli nas interesuje taki wzór na funkcję kwadratową. Zacznijmy od wyznaczenia C. Przede wszystkim, jeżeli mamy podany nie tylko funkcji kwadratowej, mamy punkt, którego współrzędne znamy i my mamy pewność, że ten punkt należy do naszej funkcji, to najwygodniej od razu w miejsce x podstawić 0, w miejsce y podstawić 1. F od x to jest oczywiście inny zapis y, czyli wzór funkcji możemy zapisać w takiej postaci i teraz pod y podstawimy 1, w miejsce x 0, czyli 0 do kwadratu 0, 0 razy 2 to będzie 0, minus 4 razy 0 to będzie także 0, czyli mamy w sumie plus c, czyli 1 to będzie nasze c. Zatem wzór naszej funkcji to y równa się 2x kwadrat, odjąć 4x, dodać 1. No i teraz, gdy znamy wzór funkcji w postaci ogólnej, chcemy przejść do postaci kanonicznej, to oznacza, że musimy wyznaczyć współrzędne wierzchołka. Czyli wypisujemy sobie a jest równe 2, b jest równe minus 4, a c 1 i obliczamy deltę. Tutaj wzór na deltę mamy. Zatem tak, b do kwadratu to będzie minus 4 do kwadratu 16, odjąć 4 razy 2 razy 1, czyli mamy 16, odjąć 8, czyli 8. Wyznaczamy pierwszą współrzędną wierzchołka, czyli to będzie minus b, jeżeli do minus 4 dostawimy minus, to będzie 4, 2 razy a to 2 razy 2, czyli 4, a więc p jest równe 1. Wyznaczmy także q, to będzie minus delta przez 4a, czyli deltę wyznaczyliśmy tutaj, czyli minus delta to minus 8, 4 razy 2 to będzie 8, czyli mamy minus 1. Zatem wierzchołek ma współrzędne 1 oraz minus 1. Znamy P oraz Q, czyli wszystkie dane podstawimy sobie do wzoru na postać kanoniczną. No i oczywiście A, zauważcie, jest równe 2. No to tak, podstawiamy. Y równa się 2, X odjąć 1, do kwadratu dodać minus 1, czyli odjąć 1, to jest postać kanoniczna. No i bardzo podobnie postąpimy w podpunkcie B, zresztą we wszystkich pozostałych podpunktach również. Czyli najpierw w miejsce x podstawimy 0, w miejsce y minus 2 do wzoru funkcji. To jest nasz y, czyli mamy minus 2 równa się pod x 0, czyli stąd mamy 0, stąd mamy 0, czyli nam zostanie tylko c, zatem c jest równe minus 2. Czyli wzór tej funkcji to będzie 2x kwadrat, odjąć 4x, dodać minus 2, czyli odjąć 2. Mamy wzór funkcji w postaci ogólnej, czyli przechodzimy do postaci kanonicznej, czyli zaczniemy od wyznaczenia wierzchołka. No to tak, najpierw delta, wzór na deltę tutaj Wam zapisywałam wcześniej, minus 4 do kwadratu to 16, odjąć 4 razy a razy c. Mamy zatem 16, minus razy plus razy minus da nam plus, 4 razy 2, 8, 8 razy 2, 16, czyli delta to 32. Obliczamy pierwszą współrzędną wierzchołka ze wzoru minus b przez 2a, czyli minus b to będzie minus minus 4, czyli te dwa minusy nam dadzą plus, 2 razy a to 2 razy 2, 4, czyli mamy 1. Q to będzie minus delta. Tutaj mamy wzór, czyli minus 32 przez 4 razy a, 4 razy 2 to 8, czyli mamy minus 4. Zatem wierzchołek ma współrzędne 1 minus 4. To jest P, to jest Q. Podstawiamy sobie to, co wiemy do wzoru na postać kanoniczną. No to a musimy tutaj wyżej poszukać. A jest równe 2. Mamy x odjąć p, dodać minus 4. To jest wzór na postać kanoniczną.
Spójrzmy teraz na podpunkt C. Tutaj także zacznijmy od tego, że wyznaczymy C. Zatem w miejsce X do wzoru funkcji podstawimy 1, w miejsce Y 4. To jest Y, czyli mamy 4 równa się 1 do kwadratu, bo pod X podstawiamy 1, to 1, 2 razy 1 to 2, minus 4 razy 1 to minus 4, no i plus C. Mamy zatem tutaj 2 odjąć 4 minus 2 plus C, zatem minus 2 przenosimy na lewą stronę, 4 plus 2 to 6, no i właśnie tyle wynosi nasze C. Możemy już zatem podać taki pełen wzór naszej funkcji, bo mamy 2x kwadrat odjąć 4x plus C, czyli dodać 6. No i teraz chcemy przejść do postaci kanonicznej. Zatem zaczniemy od wyznaczenia delty, czyli wypiszmy, że a to 2, b minus 4, a c jest równe 6. Wzór na deltę to b kwadrat odjąć 4 razy a razy c. Podstawmy. Minus 4 do kwadratu 16, odjąć 4 razy 2 razy 6. Mamy zatem 16, na pewno odjąć, 8 razy 6 to 48, czyli delta to minus 32. Gdy mamy deltę, wyznaczymy P oraz Q, czyli współrzędne wierzchołka paraboli. Mamy minus delta przez 4a, no to po kolei. Minus B, no to troszkę wyżej musimy przejść, to będzie 4, no bo gdy do minus 4 dostawimy minus, to nam się zmieni znak oczywiście. 2 razy A to 2 razy 2, czyli 4, mamy jedynkę. Tutaj minus delta, czyli zmienimy znak, mamy 32. 4 razy A to 4 razy 2, czyli 8, otrzymamy 4. Zatem wierzchołek tej funkcji ma współrzędne 1, 4. Chcemy otrzymać postać kanoniczną funkcji, czyli zapiszmy wzór na postać kanoniczną, no i musimy poszukać a. A jak widzicie, jest równe 2, bo to sobie wcześniej już odczytałam. Czyli mamy tak, 2x odjąć p, czyli odjąć 1, do kwadratu dodać q, czyli dodać 4. Podpunkt kolejny. Spójrzmy teraz na podpunkt D. Tutaj w miejsce X podstawiamy 2, w miejsce Y także 2 do wzoru funkcji, czyli mamy 2 równa się pod X 2, czyli 2 do kwadratu 4, 4 razy 2 to 8, minus 4 razy 2 to minus 8, plus C. 8 odjąć 8 to oczywiście 0, 0 plus C to będzie C. Widzimy, że C jest równe 2. Podstawiamy w to miejsce dwójkę, czyli mamy wzór funkcji 2x kwadrat odjąć 4x plus 2. No i w kolejnym kroku przechodzimy z postaci ogólnej na kanoniczną, czyli musimy na początek wyznaczyć współrzędne wierzchołka. Zatem zapiszmy, że a jest równe 2, b to minus 4, a c wynosi 2. Obliczamy deltę. Wzór na deltę mamy tutaj. Minus 4 do kwadratu 16. Odjąć 4 razy 2 i razy 2. Zatem mamy 16. Odjąć 16, 0. Obliczamy współrzędne wierzchołka. Na P wzór mamy zapisany, zobaczcie tutaj. To jest minus B, czyli 4 przez 2 razy A, czyli 2 razy 2 to 4. Mamy jedynkę. Q to będzie minus delta, tu mamy wzór, czyli 0, przez 4 razy A, 4 razy 2 to 8, ale nadal otrzymamy 0, czyli wierzchołek ma współrzędne 1, 0. Wszystko to, co wiem, podstawiamy do wzoru na postać kanoniczną, czyli musimy jeszcze znaleźć A. No to cofamy się troszkę wyżej, tutaj mamy 2, x odjąć P, do kwadratu, no i dodać q, czyli dodać 0. Zatem tego zera tutaj zapisywać nie trzeba i wzór na funkcję w postaci kanonicznej wygląda następująco. No i jeszcze pozostał nam podpunkt E, czyli tu mamy x, tu mamy y i wszystkie te dane podstawiamy do wzoru. Czyli pod y minus 4 w miejsce x minus 2, czyli to może sobie rozpiszmy. Mamy tak, 2 razy x, czyli minus 2 do kwadratu, odjąć 4 razy x, czyli razy minus 2, dodać c.
Najpierw potęgowanie, czyli minus 2 do kwadratu to 4, 4 razy 2 to 8, minus 4 razy minus 2 to jest 8, no i dodać c, czyli tutaj mamy 16, dodać c. Żeby wyznaczyć c, musimy 16 przenieść na lewą stronę, czyli minus 4 odjąć 16 to minus 20 i tyle wynosi c. Zatem wzór na funkcję to y równa się 2x kwadrat minus 4x, dodać minus 20, czyli odjąć 20. Mamy postać ogólną, chcemy przejść do postaci kanonicznej, czyli wyznaczamy współrzędne wierzchołka, a więc zacznijmy od delty. Czyli wypiszemy tak, b to minus 4, c to minus 20. Wzór na deltę to b kwadrat odjąć 4 razy a razy c, czyli b do kwadratu to minus 4 do kwadratu 16, odjąć 4 razy a i razy c. Mamy zatem 16, minus razy plus razy minus to będzie plus, 4 razy 2 to 8, 8 razy 20 to 160, czyli delta to 176. Wyznaczamy P ze wzoru minus B przez 2A, no to tak, minus B to będzie 4, 2 razy A, czyli 2 razy 2 to 4, czyli P jest równe 1, Q to minus delta przez 4A, czyli minus delta to minus 176 przez 4 razy 2, czyli 4 razy A, czyli 4 razy 2 to 8. No i możemy skrócić licznik z mianownikiem przez 8, czyli tutaj mamy 22, tutaj 1, czyli minus 22 pierwsze to minus 22. Zatem wierzchołek ma współrzędne 1 minus 22. Zapisujemy wzór na postać kanoniczną. No i tutaj sobie wszystko podstawmy. Czyli tak, a jest równe 2. Mamy x odjąć 1 do kwadratu, dodać minus 22. To jest postać kanoniczna.